ulicę Świętego Antoniego, dojeżdżam do przejazdu kolejowego z zaporami i na skrzyżowaniu za tym przejazdem będę skręcał w lewo. Będę jechał w ulicę Żeglarską. Oczywiście dojeżdżając do przejazdu zmniejszam prędkość. Upewniam się o możliwości jazdy. No i na Żeglarskiej mamy, no właśnie, ruch wahadłowy. Nie ma tam w tej chwili miejsca, abym tam wjechał. Wobec czego muszę czekać na ulicy Świętego Antoniego na możliwość przejazdu. Dlatego rzecz bardzo ważna, wjazd na przejazd, obserwacja tego, cóż się dzieje. Pojazd za mną mnie ominie, tutaj akurat jest fragment przerywanej linii. Ale powinien mimo wszystko się dobrze zmieścić. Nie wiem, jak tutaj ktoś wyjedzie, powiem szczerze. Jest strasznie ciasno. Jest zielone. Natomiast co tutaj jest na Żeglarskiej robione? Jestem ciekawy, czy ona będzie poszerzona, czy będzie tutaj może droga dla rowerów robiona, może będą częściej zatoki. Natomiast ważne, że cokolwiek na tej drodze się dzieje. Kto kiedykolwiek miał tutaj okazję wjechać, ten wie, jak tutaj trudno się jeździ. Jak jest ciasno. Ale dotychczas jakoś nie było w tym problemów z przejeżdżaniem tej drogi. Więc sam jestem ciekaw, no i ciekawią mnie efekty. Ciekawy też jestem, jak duży odcinek jest poddany temu remontowi. Jak daleko obowiązuje nas ruch wahadłowy. No i przede wszystkim wyjazdy z ośrodków czasowych. Zwróciłem uwagę w tej chwili tylko na Hutnika. W dalszym ciągu w drugą stronę nie mieliśmy tego wahadła. Tak więc ciężko mi powiedzieć, jak to jest zorganizowane, jeżeli chodzi o wyjazd. Wszak wyjeżdżając z jakiegokolwiek ośrodka, nie widzimy, w którą stronę jest puszczony ruch. A to również powinno być zabezpieczone. O, tutaj za zakrętem się rozpoczyna wahadło w drugą stronę. Ciekawy też jestem, czy ten czas czerwonego światła jest na tyle długi, że spokojnie zdążymy przejechać przez ten ruch wahadłowy. Jadę z powrotem. Tutaj na razie jadę odcinkiem, który nie jest remontowany, czyli nie jadę miejscem, gdzie obowiązuje nas ruch wahadłowy. Do odcinka remontowanego, odcinka z ruchem wahadłowym, dopiero dojeżdżam.
widzę sygnalizację. Światło mam zielone. Czy jeszcze wjadę? Jeszcze wjechałem, zdążyłem wjechać na zielonym. Wyjazd, bo jeżeli znowu pojazdy wjeżdżające od Świętego Antoniego przyblokują przejazd, a jak ja wjeżdżałem, wystarczyły trzy pojazdy i ja jako czwarty już nie miałem miejsca, aby w Żeglarską zjechać i musiałem stać na drodze, no to zobaczymy, jak to będzie wyglądało w drugą stronę. Oczywiście pod warunkiem, że będą tam pojazdy, bo tego przecież nie wiem. Trzeci pojazd stał, no i nie było szans na to, aby tutaj w jakikolwiek sposób wjechać, nie mówiąc już o tym, aby stąd wyjechać. No jestem z powrotem na ulicy Świętego Antoniego, jadę w kierunku Ząbkowic, a skoro tu jestem, to warto jeszcze jednej rzeczy wspomnieć. Już od jakiegoś czasu, od paru miesięcy mamy wyremontowaną tą ulicę Świętego Antoniego i mamy te pasy dla rowerów po obu stronach. Docierają do mnie głosy, że pasy przeznaczone dla ruchu pojazdów, dla samochodów są tutaj za wąskie, że nie mają tutaj możliwości chociażby minąć się dwa autobusy. Powiem tak, trendem takim jest generalnie zwężanie dróg. Zwężanie po to, aby wymuszać na kierujących mniejszą prędkość jazdy. Być może tutaj też to zrobiono. Natomiast jeżeli faktycznie dwa autobusy tutaj nie są się w stanie minąć i muszą zjeżdżać na drogę dla rowerów, myślę, że najgłówniejszym błędem jest oddzielenie pasów ruchu od pasa dla rowerów linią ciągłą. Może lepiej było dać tutaj linię przerywaną.